Witam Was bardzo serdecznie, apostołowie Świętej Ziemi i trzecia misja w kampanii Hord Nieumarłych. Udało się zdobyć miasto należące do górskich klanów i będące już całkiem niedaleko od głównych siedzib obu ras. Myślę, że to jednak będzie tylko chwilowa wizyta moja w tym miejscu, ponieważ jeszcze na dole mamy porachunek z Imperium do wyrównania. Lisza Królowa tutaj może się czuć zagrożona, bo krążą tutaj dość nieprzyjemni dowódcy. Tutaj będziemy mieli zaraz do czynienia z władcą burzy, skalnym gigantem Calderikiem i Nowicjuszem. To też będzie dosyć niełatwa walka. I teraz pytanie, co tu zrobić, bo sztandar wytrzymałości i mocy się przydadzą, jeśli chce się bronić w mieście. Myślę jeszcze, czy by może nie wypić miksturki i wzmocnić sobie pancerz, żeby tą walkę jakoś przetrwać. Tym bardziej, że zaraz dostanę pewnie golema i walkirię. Ochrona by mogła zapewnić przeżycie mojej rózgowiczce. Musiałbym zużyć 4 mikstury kory wtedy. Ale myślę, że to będzie tak naprawdę jedno może z ostatnich takich dużych zagrożeń ze strony bota. To oczywiście nadal są jednostki w miastach wysokopoziomowe, ale samych dowódców z wysokimi poziomami już za bardzo nie ma, więc na upartego można byłoby to otruć. Ale też nie będzie aż tak bardzo trudno jak z tak doświadczonym dowódcą chociażby. Mam 450 many. Mogę mu obniżyć obrażenia, co też zrobię. I sam jeszcze dopakuję się tutaj eliksirami. Może niech będą tylko dla tych mrocznych władców, którzy będą po stronie Calderika. Ten od strony władcy burzy nie będzie aż tak mocno zagrożony. Być może skalny olbrzym dzięki temu będzie chciał tego mniej opancerzonego atakować, dzięki czemu obrażenia się rozdzielą, ale to tylko moje gdybanie, bo tutaj bot jednak trochę inaczej rozdaje obrażenia. Jeszcze dostaliśmy oczywiście. No i wracamy do miasta. Nie mamy żadnego złota, także z tym też trochę biednie. To jeszcze tu Zytar został. Ach, dobra. No nie wiem, czy ten Zytar to nie powinien sobie najpierw wrócić tutaj do portu Aversen. O, Shinra nie da rady tutaj dojść. No to niech nie podchodzi bliżej. Złodzieju, a ty zobacz, co mamy tu. O, duchowa laska. Było jednak podejść trzeba. Tam to sprzedał. Tu mamy jeszcze innego złodzieja. No, wejdź w talerze pająków. To chyba będzie ostatnie, co zrobisz. Tu nie podchodzę bliżej. Chociaż nie wiem, czy to mi coś da. I tak, jestem dość blisko ich zasobów. Dobra, kończymy turę i zobaczmy. Walkiria. Imperium nic nie zrobiło, czyli golema mamy z głowy, że tak powiem. Akurat ataki tego rodzaju nie są mi w ogóle potrzebne. No, co prawda Orangryp nadal zdobywa doświadczenie, ale już niebawem będzie miała maksymalny poziom i takie walki już będą zupełnie mi niepotrzebne. A proszę, jednak nie zaatakował. Czyli zupełnie niepotrzebnie użyłem miksturek w takim razie. No jednak podchodził do mnie, się mogłem spodziewać ataku, ale jak widać, bot wcale tak nie chciał. Godfrey, no doświadczony i dobrze uzbrojony. I tak go stracę, więc w sumie zaatakuję. Chociaż mogę też tego nie robić. To on straci ruch. Dobra, to nie będę nic robił.
Tak, go stracę, ale niech on traci ruch na to. Okej. Okay. Tutaj to nie ma czego nawet próbować złodziejami robić. Co najwyżej klątwę Negrela. Możemy użyć jakiegoś zaklęcia jeszcze. Można byłoby go nawet sparaliżować. Ale nie jest mi to potrzebne zbytnio. Dalej próbuj kraść i wykradać wszystko. Doskonale. Ach, Rozgowicz zaraz mi się tu zbliży do zasobów. Dobra, skoro cię już osłabiłem, to spróbujemy zawalczyć. Nie będzie to łatwe. Z tymi pancerzami to byłoby już prędzej wykonalne. No ale jest jak jest. Władca burzy najpierw tak zdejmie ochrony. No, tobie akurat nie, bo ty nie masz. No, można też nie trafić. Jeszcze chybienie na koniec. No, doskonale. Ciekawe, czy coś z tej walki mi w ogóle tu wyjdzie. Średnio ją widzę. Chociaż no uda się. Ale mogło być trochę lepiej. Jedno chybienie zaważyło na tym, że dostałem obrażenia, które powstrzymały mrocznego władcę. 5 punktów doświadczenia ci brakuje. Dwie mikstury uderzeń, diament, fajnie, tylko teraz mroczny władca jest martwy. Trzeba go będzie wskrzeszać. No to szczerze wam powiem, że jak będę miał z tym walczyć, to będzie tak nieciekawie. No nie z takimi jednostkami w armii. Przydałoby się to jakoś szybko wyszkolić. Ale nie mam na czym. Łańcuch błyskawic, jesteś martwy już chyba. Tak. No, bo ty jeszcze ma tyle many, że on sobie może rzucać byle czary na głupiego złodzieja nawet. Dobra. On mi tu zaraz podejdzie. Trzeba było księgę założyć wody. No teraz Walkiria mi jeszcze zada obrażenia. No, oczywiście mogę liczyć na to, że będę jakimś cudem szybszy wszystkimi różnymi władcami, ale nie mam trzech nawet, to i tak to nic nie da. Ale mogłem przynajmniej uniknąć drugiego ataku. Okej. Okay. Akurat wyszło dobrze, ona traciła 5 punktów doświadczenia, więc zdobyła poziom już maksymalny 7, także więcej walkii i golemów nie potrzebuję tutaj. Dobra, teraz pytanie, co tu zrobić? Czy ja się tutaj mam dalej utrzymywać w tym miejscu? Czy sobie to odpuścić? Szybkość, regeneracja, artefakty, siła, żywotność. Żywotność może na ostatniej misji bym wziął. Szybkość mi w zasadzie da pewność, że będę mógł być przed władcami burzy. A władców burzy będziemy mieli jeszcze tutaj na pewno. I w ostatniej misji. Czy może żywotność się bardziej przyda? Dam żywotność, niech będzie. Ostatni poziom, no to już sobie zainwestuję w szybkość, żeby mieć 30 inicjatywy. Dwóch władców burzy tu w ogóle mamy. No takie walki, no nie za fajne. Się tu szykują. Muszę się koniecznie pozbyć tego Rózgowicza. A mój mroczny władca to tak ledwo daje radę.
No faktycznie i tak pewnie opuszczę niebawem to miasto i zostanie zdobyte. Co nie zmienia faktu, że chciałbym się pozbyć tych niewygodnych dowódców, którzy tutaj cały czas mnie niepokoją. Przydałaby się ta stówka obrażeń. Teraz weterana by musiał od razu się pozbyć. Tylko ten Alderik tu też ziemią zaatakuje. Zaatakuje mnie pewnie raz. Bo najpierw zdejmie ochronę, w drugiej turze... W pierwszej turze bym weterana może pozbył, jeśli wszyscy trafią. Tutaj wejdą ochrony. W drugiej turze Władcy Burzy już dobrze napocznę. Jeśli wejdzie paraliż, no to Władca Burzy nie zaatakuje. Alderik tylko zada obrażenia. No i później się pozbędę ich obu. Ale to musi wszystko wejść, więc to tak trochę... Zobaczymy, trochę jest tu ryzyka. Zobaczmy. Ty masz w ogóle poziom drugi. Czyli byłoby 70% szans na to, że ja cię otruję. O, no i dobra. Mamy po walce już. Albo mamy szczęście jeszcze. No tego inaczej się nie da nazwać. Było szczęście i to wielkie. Że się tylko tak to skończyło. Teraz paraliż na tego. Już powinienem ponownie stracić mrocznego władcę. Dobra, mikstura posoki Witara. O, fajnie. To mi zwiększy obrażenia. Już do tych 90. Teraz mamy już 99. Super, więc no praktycznie stówkę to jak mistrz szkieletów uderza. Jest to fajny, duży przeskok. Dobra, teraz tak, woda, powietrze. Żeby czarami mi nie dotknęli. Czy blokować tu przejście? Raczej nie. On ma tutaj wejście już tak naprawdę na drzewa. Raczej mi to nic nie da. Więc nie będę marnował many. Teraz ty, no ciekawe. Ty mi tu na pewno dojdziesz do tego miejsca. Jak ja z 20 punktami ruchu już jestem w stanie. No to teraz pytanie, co tu zrobić, bo powinienem jakoś mu to uniemożliwić. Co tu wtedy zrobić? Możemy ustawić się w ten sposób. Ja będę musiał zatoczyć kółko. Albo przejść tędy. O ile tu jest w ogóle przejście jakieś, a wydaje mi się, że nie. A tędy nie ma przejścia, musi tędy. No to zatoczy kółko, to być może tutaj nie dotrze do miasta, tylko jakoś w jego pobliżu będzie. I wtedy będę potrzebował złota. Ewentualnie mógłbym jeszcze użyć paraliżu. Także jest jakaś opcja tu zawsze. Dobra, doszedłeś do tego miasta. I tak było wiadomo, że to zrobisz. A on mimo wszystko i tak mi podszedł tutaj. Kiepsko. Nie chcę je trafić. No to muszę czym prędzej się na Imperium wybrać, więc w ogóle chyba już oleję tą lokację tutaj. Oczywiście jeszcze ziemią trzeba było dostać, no bo tylko tym mogłeś mnie sprać. To ja potrzebuję tu dwóch szkieletów do ochrony. On ma tak dużo ruchu, że ja nawet no, jednym szkieletem nie jestem w stanie go powstrzymać. To jest też najlepsze. Na szczęście mam jeszcze manę, więc... No co ja ci tu mogę zrobić? Tylko on jeszcze coś wezwie i mnie to zniszczy i tak pobiegnie tam, gdzie chce. Jakby to zrobić? Może tutaj szkielet? To wtedy po drzewach będzie musiał się poruszać. Może to coś da? Ale trzeba tak strasznie kombinować, niestety. Ewentualnie mogę dać mu to miasto przejąć. Wyjdę z niego, żeby do mnie po prostu nie podszedł, no ale z nim na mieście walczyć to ja nie chcę. Więc musi to zostać tak jak jest. Dobra, nie udało mu się tu podejść, ale już był bliski celu. Strach i
Aha, ja zapomniałem w ogóle tam o manie runicznej, nie? Okej, Ignis Kardem teraz mnie załadował. Może jeszcze burza do tego? Nie. To teraz nawet lepiej wyszło, bo dostałem tylko 30 punktów obrażeń, a nie 60. No i teraz trudna tura przede mną, no bo ja muszę się jakoś ochronić przed tym dowódcą. A to delikatnie mówiąc będzie niełatwe. Dobra, teraz dostanę jeszcze obrażenia niestety od złodzieja. Zaboli to. A możliwe, że jeszcze raz dostanę. Gdyby nie paraliż, to mogłoby tak się stać. Zapamięci, od razu trzeba ustawić rózgę tutaj. Albo najpierw sprzedamy tą laskę. Ty możesz w ogóle się tu przemieszczać. Być może niedługo dostąpisz zaszczytu dostarczenia eliksiru kory. Przejmujemy manę runiczną i to jest mana runiczna pierwsza czy druga? Chyba pierwsza. Dobra, to należy do was na razie. Dobra, nacieszcie się tym póki możecie. Ja sobie stąd spadam, ale jeszcze tu wrócę. Dwaj rycerze, snajper, no może jakoś by dało radę bez jakiegoś leczenia większego to porobić. Ale chyba nie wyda. Ewentualnie jeszcze tym leczeniem krasnoludzkim się wspomogę. Idziemy na Imperium, bo trzeba tak zrobić. Na razie odpuszczę sobie tamtą lokację. Tutaj na dole posprzątam to wszystko. Miejmy nadzieję, że się to uda. I teraz tu przede mną... No to jest dla niej poważna walka. Takich to trudniejszych walk... No to jeszcze ten Kalundir ostromieczy tu został. Ale jego to z ochronami porobimy, ewentualnie obniżymy obrażenia. A tutaj ty będziesz musiała no, użyć całego potencjału chyba, jaki masz. Czy on ma healera? Ma healera, więc wezwanie tutaj nie będzie w ogóle miało efektywności. Potrzebuję zadać ci obrażenia, na pewno. Więc, deszcz kamieni. Do tego jeszcze coś trzeba będzie dołożyć. Psan hartuj zgnicie, tylko tyle mi zostało. Złoto jeszcze mam w razie czego, więc mogę próbować złodziejami. No spróbujmy, zobaczmy, coś tutaj w ogóle wyjdzie. Mógłbym na upartego spróbować go truć, ale no to jest tylko 25% szans, więc nawet nie próbuję. No to musiałbym godzinami wczytywać. Szkoda, że nie udało mu się dwóch ataków wyprowadzić. Można byłoby na to liczyć. Wtedy bym zadał jakieś konkretniejsze obrażenia. Nie wiem, czy ja dam radę to porobić. Nie, nie rób tego. Misklik. Nie miało być trudki. Ludzie kochani. Teraz wyszło nawet lepiej, ale... No w porządku. Drugi złodziej ma wyjść jeszcze. I ty też coś spróbuj zrobić. Pojedynek. Jesteś pierwszy, no może jeszcze będę raz? Dobra. 26 punktów życia zostało. Ważne byłoby się go w ogóle całkiem pozbyć. No ale nie mam czym. Okej, to zgnicie trzeba mu rzucić. Sam hartu rzucę na siebie i jakoś może się uda to porobić. Tylko tak naprawdę ten tropisze tutaj zadaje obrażenia.
będąc na tyle w dowolną jednostkę, kapłan Imperium będzie też taki upierdliwy. No nie wiem, czy to się uda. Trzeba spróbować. Obniżyłem mu obrażenia, sam mam pancerz, więc może jakoś się uda. Ale jak wiecie, morze jest szerokie i głębokie. Ciebie. Dobrze, trafiasz to, super. No, tylko teraz tu się rodzi problem. No, niestety stracę cię chyba. Chociaż, może przeżyjesz? Są obniżone obrażenia, ale... Strasznie chybiacie. I teraz ten rycerz Imperium będzie przede mną, co? Nie. Poszło wspaniale. Udało się. No trudna to była walka. Tu brakuje już niedużo do obroń... do obrońców. Mrocznych Władców. To już jest niewiele. Dostaliśmy jeszcze kilka przydatnych dla niej przedmiotów. Laska Grzmotu. Fajnie. Będziemy mogli zadać 15 punktów obrażeń. Używając many życia, no jak już ją zdobędziemy oczywiście. Na razie na to się jeszcze nie zanosi, ale niedługo może się tak stać. Okej, na razie tak, tutaj woda. No jeszcze tylko ziemia może mi tu zagrozić i ogień. Jeżeli by rzuciłoby dwa czary, no to już po rózgowiczce. Także bocie górskich klanów. Nie kombinuj zbytnio. Nie przesadzaj z czarami. Zobaczmy. No jeszcze tym Pegazem tu w ogóle będzie szedł odważnie. Idzie mag. Ja z tym magiem nie chcę walczyć, bo nie jestem na niego gotowy. Złodziej musi go zabić, żeby on się stąd oddalił. No od razu jeszcze odkryli mi szpiega. Jeden i drugi bot. Tacy są zachłani. Dobra, rózgowiczko, wspaniała. Idź po naszą najważniejszą manę. Teraz tak, znowu tutaj kolejna księga, nic nie przyzywają, to dobrze. No i uda się tu dotrzeć, tylko teraz nie wiem, co oni tam mają. Leczenie krasnoludzkie. Oczywiście trzeba założyć jeszcze sztandary, zanim zawalczymy. Mam nadzieję, że jakoś się uda tutaj przejąć miasto, tak żeby się móc zregenerować. Zobaczmy. Na styku to wszystko jest zrobione. Nie mają na szczęście rycerzy Imperium, co mogłoby się przecież wydarzyć. I teraz pytanie, kto tutaj? No, najlepiej nikt. Najlepiej nikogo nie trafiać. Lepiej dać szansę rocznym uwadze. O, strzelec byłby i tak szybszy. Nie, no dobra. Jest. Udało się. Niczego nie stracić, nikogo. Wszyscy żyją, trzymają się. Wspaniale. Wszyscy. No dobrze. Będzie przynajmniej gdzie odpocząć, zregenerować swoje siły. Zakładamy księgi, żeby mieć ochrony. W razie czego, gdyby chciał się bawić przywołańcami. I teraz kwestia tego, pana Konrada. Panie Konradzie, ja jestem niegotowy na walkę z tobą, ale na szczęście mam wystarczająco złota, aby przywitać się z tobą, moim złodziejem. I mój złodziej wyśle szpiega. I być może zawalczy z tobą. Dobrze byłoby cię tu pokonać, kolego. Sympatyczny. A widzę, że ty jesteś bardzo żywotny. Muszę cię trafiać, ale to i tak nie da mi gwarancji, że się cię pozbędę. No tak. Solidarnie, chybienia, no nie no, to jest za mało obrażeń. No, kamienny deszcz mi tutaj uratował skórę tak naprawdę, bo jest darmowy. I dołożę do tego jeszcze burzę lodową i ciebie już tu nie ma. I teraz myślę, że tak ochoczo nie będziesz tutaj szturmował. Akolita w ogóle z przodu.
Ciekawe. No bym to zaatakował, ale no muszę mieć jakąś liczbę punktów życia w miarę dobrą, żeby to w ogóle przeżyć. Jakby tu nie było rycerza Imperium, tylko jakiś giermek, ten się nawet pokusił o to, żeby to zaatakować i dzięki temu może jakbym miał poziomy tutaj. Dobra, kończymy turę. Golem, naprawdę. No nie, no i teraz będę musiał, wszystko będzie musiało mi wchodzić. Pewnie tak nie będzie. Jeszcze raz. No i oczywiście nie. Nie wlazło. Ale jemu też nie wlazło. No, zabij go. Uff, udało się. Zaprawda, że królowa nie żyje, ale mamy mrocznych władców. Ostatecznie wyszło dobrze. Okej, Imperium no sobie tutaj bardzo odważnie poczynia. Zaraz mi zabiorą niestety manę śmierci, ale być może się to wyrówna, bo tu jeszcze jest jedno złoże, które bardzo bym chciał przejąć. I tu pewnie jest przejście. A nie, nie jest zablokowane. Tu nikogo nie ma. Nikt mnie nie blokuje, nikt nie przeszkadza. Dobra, tutaj trochę oddechu. No cóż, no kogoś trzeba tu uzdrowić. Inwestujemy w ciebie. Tu są tylko żołnierze sami, także wchodzimy bez problemu. No to chyba z tego głównego zagrożenia jeszcze został tylko ten mag. Ale jak się już wszystkim jakoś wyleczę z moich jednostek, to już powinienem nad Liszą Królową dać sobie radę. Sargal. Widmo wyjawiło mi, że zostało zabite przez wielkie pająki na wschód stąd. Nawet magiczny miecz nie pomógł mu w tej walce. A, magiczny miecz to jest w tej ruinie. Dobra. Teraz trzeba zbierać złoto, tak, żeby ciebie wskrzesić. No, najlepiej byłoby to sprzedać w sklepie. A propos sklepu, to zaraz do niego wejdziemy, bo mamy co sprzedać. No i dobra, tylko teraz pojawia się problem, bo tu zaraz jakiś lotajre będzie ganiał. Więc ja będę musiał się skupić na tym miejscu, żeby to wybronić. No nie będzie o to łatwo. To jakiś Gaugerik, ale nie wiem co on ma. A dobrze byłoby się dowiedzieć. O, dzień dobry. Jeszcze te rózgowiczki, kurde, będą tutaj łazić i mi wszystko przejmować. No, do stabilizacji sytuacji tutaj to jest jeszcze daleka droga. Naprawdę daleka. W ogóle to tamten Kalundir Ostromieczy chodzi sobie do najemnika. Czyżby on chciał wynająć sobie zwierza? Zwierza mieć za władcę burzy, to byłoby nawet gorsze, bo to są większe obrażenia. Miałbym przerąbane. O, laska podróży tutaj jest. To będzie na pewno coś, w co będę się chciał zaopatrzyć. No tutaj tylko 350 sztuk złota za ten diament. Nic więcej nie miałem z kosztowności. Okej, panie złodziej. No tutaj mi zaraz przejmą to miasto, to już wiadomo. Niestety się we dwójkę na niego rzucają. A ty nic nie masz poważnego, tylko no ten ma kapłana Imperium Snajpera. Można byłoby zrobić jakiegoś obrońcę tego miasta. Już pomijając to, że nie mam złota. I zaraz trzeba będzie się ganiać ponownie. Niestety. Dobra, najważniejsze teraz jest przywrócić się do stanu używalności. No i lecimy chyba na ciebie. No tak, trzeba będzie tak zrobić. Tylko ciekawe, czy mnie nie będą przypadkiem atakować zaraz. To jest to. Jakiegoś golema rzucą i znowu będę miał przerąbane.
zobaczmy, golem. No, no właśnie, golem, tak jest. Dzień dobry, golemie. Jak tam się dzisiaj czujemy? Nie zabiłeś mniejszej królowej. Mam nadzieję, że widmo będzie trafiać i będzie wszystko cacy. Prawie. Oczywiście jeszcze jestem poraniony strasznie. A ty poziomu nie zdobywasz. I tak się właśnie powstrzymuje przeciwnika. A, bo tam jeszcze masz miasto. Będziesz tam szedł na dół. Zamieć. No, wyhandlowałeś sobie ze swoim przyjacielem krasnoludzkim. Co ja tu mam teraz zrobić? No już mi zaraz zabiorą manę runiczną. Wara od niej. To jest moje. No i weź tutaj w paru miejscach naraz bądź. To jest jakiś obłęd. No i dobra, pójdę na dół, to oni znowu się przeniosą tutaj. Będziemy tak sobie ganiać cały czas po tych trzech miastach. No nie ma to najmniejszego sensu. Więc trzeba się pozbyć was wszystkich tutaj. Tylko sobie założę sztandary. Oj, przydałaby się ta różdżka ze sklepu. To mistrzuniu, musisz to wykraść, no musisz. Lisza królowa wejść w posiadanie. No, tak samo jak muszę wejść w posiadanie many życia. Tylko, że najpierw chciałbym jakoś tutaj w miarę zapewnić sobie stabilność. No, oczywiście też nie trafiamy. Dzięki czemu sobie strzelec jeszcze raz zaatakuje. Na szczęście nie trafia. No i to jakiś podrzędny dowódca, no ale jest, no niestety. ...325 many, no nie ma szału. No co, trzeba iść na klany, trzeba iść na Imperium, na tych wszystkich naszych przeciwników. Rózgowiczka tu może przejmie manę śmierci, no ale na jak długo? No raczej nie na zbyt długo. Jeszcze wiele będzie odcinków. O, zapomniałem chyba o księgach. Więc zaraz bot się będzie wyżywał na mnie. Okej. Serio? Tu jeszcze zemsty mi narzucasz? Nie, no się na nie idzie załamać z tym botem. Aha. Wszystko teraz rzuci. Wszystko co ma i po nim. Do widzenia. Gdyby nie... Templariusz chyba on ma Templariusza, albo jeszcze może zombiak jakoś przeżył. Chociaż nie miałby prawa, bo zadał 175 obrażeń. Templariusz przeżył. No dobra, to już jest stracone. Tu zaraz miasta nie będę miał. Rozrosną się zaraz. Tutaj mi wejdą i to... I ganiaj po całej mapie teraz. Myślałem, że odechciewa grać tą misję. Po prostu. I co? I ty się będziesz teraz tak. Ja tu przejmę. Ty się tu zakręcisz, ja później przejmę to, a ty się zakręcisz tu. I tak będziemy się kręcić cały czas. To by się oczywiście nie uda dojść. No nie no, muszę się pozbyć tych dowódców wszystkich. No, tylko tutaj mamy tak nie za fajną sytuację z życiem. Teraz się może okazać, że nie będę miał w ogóle... No nie no, czarów to ja nie chcę na to rzucać nawet. Złodziej, wychodź. Weź go, zabij. To jest pierwszopoziomowiec, więc... Żebym się tutaj nie ruszał, nie łaził, nie blokował, tylko że jak będziesz tak robił, nie będziesz trafiał, no to nic nie zrobimy. Ledwo się udało arcymaga pokonać. No, wielkie osiągnięcie. Dobra, ciebie trzeba będzie znowu tym złodziejem spróbować porobić. No, oczywiście to będę musiał mieć dużo szczęścia, żeby się to udało. Ale spróbujmy. No oczywiście, próg pierwszy jeszcze byłem osłabiony, więc no tutaj pewnie wejdą obrażenia. Niestety.
Niestety weszły. Dawaj tu też kamieni, no bo nie będziecie mi się tu kręcić. Co mamy tutaj? Ucznika jednego. Dobra, to sobie z tym już poradzę. Tam będzie przerąbane już. Wejdą mi do miasta, się znowu rozrośnie. Zaraza, oczywiście jeszcze nie trafiasz, rózgowiszko, bo i po co? Dobrze jest stracić trochę życia przecież. Dobra, ochrony zakładaj. Bo tu jeden cios i cię nie ma. No i co ja ci mam powiedzieć? Jesteś w czarnej dupie. Nic cię tu nie uratuje. Mana śmierci. Przejmujemy. No i nie wiem, co tu dalej robić. Najlepiej, gdyby ona tutaj sama sobie z tym poradziła. Tylko nie mogę ciebie dopuścić do tego, żebyś się uzdrowił, bo ty jesteś groźny. Więc musiałbym rózgowiczką jeszcze się uporać z tym dowódcą. I tu Lisia Królowa jakoś by mogła zaprowadzić porządek. Dobra. Ty masz jeszcze 8 punktów ruchu. Podejdź tutaj bliżej sklepu. Będziesz próbował kraść. No i nie wiem. Niech to będzie puenta. Zaraz stracimy złodzieja. A za chwilę się okaże, że jeszcze Liszę Królową. No bo przecież golem mnie tutaj rozwali. No chyba, że chybi złodzieja, to jeszcze raz mi go zaatakuje. Aha, dobra. Co mam tu zrobić, no? To jest po prostu przesada, co tu się dzieje. Do widzenia. Czy na sam koniec musi być tak idealnie. Wszystko się udać, w cudzysłowie. O, jeszcze wy zginiecie? Nie, na szczęście nie. Ale taki jeden głupi golem jest tak w stanie namieszać, że to jest straszne. No wszyscy martwi, no tylko co z tego? Tu mi zaraz poprzyjmują zasoby i nie będę miał czym czarować. Nie wiem, co ja mam tu robić. Zupełnie nie wiem. Za co się tutaj wziąć? Na czym się skupić? Tego tu jest za dużo. Zaraz będzie kolejnym golemem wchodził i będę się wskrzeszał co turę. Tu już nie mam punktów życia praktycznie. No ale muszę gdzieś iść dalej. Do tamtego pajaca by się przydało. Dobra, tu mnie tak mapa prowadzi, więc tak pójdę. O, mana piekielna, dzień dobry. Zabraknie ruchu. No i on się wróci. Szkoda. Nie chciałbym, żebyś tak robił. Może jakoś cię przyblokuję. To może wystarczy. I tu jest zwykłe miasto z czeladnikiem, więc tu się nic nie stanie złego. Ty może jakoś wrócisz do zdrowia. A ta rózgowiczka niech usunie przy złocie rózgę. A tu już jest w ogóle no przerąbane. Tu zaraz wszystko będzie imperium i klanów i będę musiał się wracać. Później znowu tutaj nadejdą jakieś posiłki od nich, no i tak będziemy się kręcić. No i Lisza Królowa będzie musiała tutaj ogarnąć wszystko. Będzie musiała tego bronić, bo nie mogę tu być dwoma dowódcami naraz. No ale cóż, na razie tak sytuacja wynikła. Dobra, ostatnia tura. Zobaczymy, jak tutaj się zaczną rozrastać przeciwnicy. Golem jeszcze wchodzi. A nie mam ochrony przed ziemią. O. No tak, nie mam ochrony przed ziemią, to ja rózgowiczkę stracę. Ale co bym nie zrobił, tutaj tak byłoby źle. Miałbym ochronę przed ziemią, to co z tego? By mnie zaraz z czarami przyładowali. Zaraz się okaże, że nie będę mógł do tego miasta przecież wejść. No, martwy dowódca nie może tego przejmować.
I teraz się wracaj. Nie. Było tak dobrze w poprzednich odcinkach. Dwóch chyba, bo poprzednim na pewno. No ale tutaj to już... No, nie mogę przejąć miasta teraz. Super. No trzeba będzie to chyba wczytać i spróbować na innej konfiguracji to zrobić. Ale to już w następnym odcinku. Najwyżej. A bo tu już golem jest. Aha. No te wczytywanie gry właśnie takie czasami jest. Nie powinno go tutaj być. A jest. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i na razie.